Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to kolejny dzień naszych remontowych zmagań. No już patrz, gdzie nagrywasz. Znajdujemy się teraz w Chełmcu pod sklepem z kominkami. To jest już chyba drugi sklep z kominkami, który odwiedzamy. Niestety... Zatrzymał się coś, czy nie? Nie. Bo niestety jeden ze sklepów jest zamknięty, ponieważ osoba, która to obsługuje, jest na urlopie. Także przyjechaliśmy, jesteśmy pod sklepem Kominki Kratki i może uda się znaleźć nasz upragniony kominek. A większość... Więcej rzeczy dowiecie się niebawem. Ostatni raz widzieliśmy się, nie wiem kiedy, ale przyjechaliśmy do domu z tego względu, że Glorusia miała drzemkę. Też jednak lubimy, jak ona ma tą drzemkę w domu, to jest po prostu zdecydowanie wygodniejsze dla dziecka. No i co? I coś tam montowałam, coś tam siedzieliśmy i jest godzina, która 14 będzie. Moja mama przyjechała, także mamy opiekę do dziedziusia. 45, 14:45, tak. Mamy opiekę do Glorii, także stwierdziliśmy, że się wybieramy dalej na miasto w sprawach remontowych, ale zbliża się jakaś nawałnica czy coś, więc musimy jeszcze chwilę przeczekać, aż to przejdzie, bo podobno jest grubo. Ale widać, że robi się coraz ciemniej, jest coraz większy wiatr. Pokażę wam zresztą. Mamy 15:20, jakoś tak nawałnica przeszła bez większych przebojów, ale czuć, że się ochłodziło, a ja w sukience i w klapeczkach. Tak, by the way, sukienka jest z Laurelli, bielące sukienki, więc nie wiem, może nie będę wyglądać jak debil. Debil to jest takie bardzo nieładne słowo. Nie będę wyglądać może źle, o, to już brzmi lepiej. Jednak przebrałam obuwie. Jesteśmy teraz akurat w moim Robinsonie, bo szukamy prezentu, ale pokaż, co mamy ze smyka dla Glorii. Gloria kocha dinozaury. W ogóle najlepsze jest, jak ona pokazuje, jak robi dinozaur, nie? Czasami ciężko przewidzieć reakcję, bo na przykład kupi się jej coś, czym jest zajarana, a w ogóle jakby oleje sprawę i się jej nie podoba zabawka, a czasami po prostu jest taka radość. To jest sklep dla ciebie, Wojtek. Mamy płytki! Płytki do kuchni! Panowie ułożą nam płytki z dwóch stron, a potem wylatuje kuchnia i wtedy się zacznie jazda. Stolarz nam doradził, żeby najpierw ułożyć płytki, a później już na czysto meble, żeby nie budzić blatów, tak? Tak. Super! Jezus, jak będzie ta kuchnia, to ja się poryczę, przysięgam. Nie wiem, jak to jest, że ze wszystkich pomieszczeń w domu, ja nie lubię gotować, ale ze wszystkich pomieszczeń w domu to chyba na tę kuchnię cieszę się najbardziej, na myśl właśnie o tej organizacji wszystkiego. Pokażę wam coś. Tutaj mamy projekt naszej kuchni. Nie wiem, czy wam kiedykolwiek pokazywałam. Już nawet na projekcie uwzględnione są te kafelki, które kupiliśmy. Widzicie? Już je tutaj mamy i zaraz będzie kuchnia. Cieszysz się ze mną? Cieszę się. Ja pierdziel. Jeszcze tego nie widzę. Snob. Dobra, muszę na tak wyjść. Nasza prywatna łazienka in progress. Właśnie to wam pokażę. Mamy tutaj już zamontowane, właśnie nie pamiętam, co wam ostatnio pokazywałam, mamy zamontowane już było. Chyba tak, baterie umywalkowe. Jest też miska WC, która czeka do zamontowania, ale najpiękniejsza część jest tutaj. Pięknie to wygląda, czyli wanna z naszą baterią już zamontowaną i do tego właśnie połączenie tych płytek.
które mają taką jakby fakturę i styl troszeczkę kamienia, ale tak te żyłki po prostu tak, no, wydaje mi się, że płytki jeszcze pokazywałam. Ale ta bateria robi robotę, po prostu już zrobiło się tak bardzo elegancko. Tu mamy taki LED, który robi mega klimat, tylko będzie jeszcze założona listwa, która sprawi, że będzie takie bardziej zgaszone to światło. Bo znaczy, teraz... nie wiem, zobaczymy. Wolałbym na przykład założyć tutaj potencjometr. Tak? Niż... zasłaniać listwo, bo to, co nam powiedział znajomy, to jak założę listwę, to te LEDy mogą szybciej spaść. Bo to są te IP tam 68 czy 40. Czyli, że jak się wilgoć jakaś dostanie czy coś, to wszystko będzie szlak trafiał? No. Teraz jesteśmy w salonie i ogarniamy sprawę kominka, bo już dzisiaj patrzyliśmy na te kominki i będziemy sobie wymierzyć tutaj na 6% baterii, co? Znajdźmy kominek. Jaką ma głębokość? Bo głębokość kominka musimy liczyć odtąd. Bo jeśli chyba, że chcemy taką... Tak, bo on będzie kawałek tutaj, ale mimo wszystko i tak to się na nas zrobię. Dobra, poczekaj. Ten sobie ci maila, linka wysłałam, tak? Zaznaczyliśmy sobie taśmą malarską, taką prowizorkę telewizora oraz kominka z tego względu, że mocno zastanawiamy się nad kominkiem narożnym, taki nam się podoba najbardziej, ale problem w tym, że trzeba między telewizorem a kominkiem zachować pewną odległość, bo rzeczą jasną jest to, że gdyby telewizor był zbyt blisko kominka, no to przy wysokiej temperaturze telewizor ciul strzeli, tak więc nie wiem, ja tak cały czas właśnie mówię do Wojtka, że moglibyśmy nawet iść ten klasyczny kominek, a nie narożny, ale metr? A po wyjściu z domu mamy las. Masakra, jak to wszystko zarosło, widzicie tę trawę? Marusiu, mama i tatuś coś mają dla ciebie, popatrz! To jest? Co to jest? Proszę! Co to jest? Jak robi dinozaur? Ej, jak robi dinozaur? Co? Fajny? Fajny? Ej! Fajny? No idź sobie z dinozaurem. Idź no. Wystrasz babcie, wystrasz z dinozaurem. Ja się boję. Glorusiu, jak robi dinozaur? Jak robi dinozaur? Tatę, tatę wystrasz. No i rób tak. Co? Nie, wszystkie będzie strasznie. Uciekam, uciekam. Glorusiu. Tęskniłaś się za rodziców? A kochasz rodziców? Nie. Dzisiaj pytamy się Glusia, kogo kochasz? Ona tak. To jest przekaz, to jest przekaz. Tu jest widać, że to jest po prostu... To nie jest dobre wychowanie. To jest po prostu majstersztyk, jeśli chodzi o wychowanie. Tak właśnie każdy z nas powinien kochać przede wszystkim siebie, żeby móc później pokochać innych. Przy tym mamusie, no. Nic. Ja tu czekam. Ja tu czekam. Chodź. To buziaczka, tylko jednego buziaczka. Tu, 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 Borysia, patrz. Patrz. Mama da buziaczka, Glorusia da buziaczka. Dobra? Chodź. No, mama da i Glorusia. No, proszę. Chodź. Nie. Nie. A co powiesz do kamery? Nie. Patrz, i ty jeszcze ta... Jezus Boże, jak ja to kocham! Wojtek, patrz, no pokaż na mnie. No. Jeszcze kocham tą asertywność. Wyobraź sobie, przychodzi taka ciocia. No. Glorusia, daj cioci buziaczka. A ona powie nie. Prawda? Nie. Piąteczka, brawo. Piąteczka, mocno piątkę przybij. Mocno piątkę. Nie. A żółwik? A żółwik chociaż? Niesamowite jest, naprawdę. Żółwik? Jedziemy na grilla, więc żegnam się z Wami. Bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!